No z pewnością dużo pracy nas czeka na tym obozie. Co do, co do treningów piłkarskich, one, one jak najbardziej będą towarzyszyły. Nie jest tak, że skupiamy się tylko na, na pracy siłowej, ale ta praca także będzie. Jeśli chodzi o, o te aspekty piłkarskie, no już będziemy przechodzili tutaj do e, stricte, do bardziej do schematów rozegrania akcji, do, do poruszania się na boisku w ofensywie. Ale także będzie no, sporo takiej pracy jakby zespołowej. Pojawi się już z nami psycholog Paweł Habrat, więc te wieczory popołudnia już będą na pewno wypełnione spotkaniami z nim. Tam też jest do wykonania konkretna praca, może nie jest to praca jakaś taka fizyczna, ale intelektualna, także integracyjna, bo, bo taką rolę te różne ćwiczenia, zadania stworzone przez Pawła będą także spełniały. Także no, szykujemy się na to, że że ten czas będzie maksymalnie wypełniony na obozie. Czyli można powiedzieć, że Midziowi, oprócz tego, że popracują nad formą fizyczną, popracują też nad zespołowością, nad tym, żeby ten duch drużyny powstał i, i pomagał im w tych trudnych momentach. Jak najbardziej. Zwracamy na to uwagę. Według nas jest to bardzo ważne, bardzo istotne. Stąd też właśnie pojawienie się tutaj w sztabie Pawła Chabrata, który nad, nad tym będzie czuwał. Na wszystko jest czas, jest czas na to, żeby, żeby wypocząć, żeby to tak samo jest jakby część z tego procesu treningowego. Oczywiście są treningi, ale zaraz po nich musi następować e, odżywianie, zaraz po nich musi następować odpoczynek musi być także jakieś pobudzenie tutaj dla, dla mózgu, czyli też taka intelektualna. Na pewno będą odprawy, czyli, czyli trochę takiej teorii piłkarskiej też się pojawi. No wszystko to do kupy ma właśnie tutaj dać ten efekt w postaci dobrego funkcjonowania zespołu.